podróże w czasie były rzeczywistością, nawet nie możemy sobie wyobrazić, do czego ludzie mogliby być zdolni od zmiany historii po ratowanie czyjegoś życia. Moglibyśmy zmienić bieg naszego całego istnienia. Ale co jeśli jest to prawda, a po prostu jeszcze tego nie wiemy? Dzisiaj omówimy 15 zdjęć, które mogą udowodnić istnienie podróży w czasie. Napisz komentarz "powrót do przyszłości", a przypnę ci serduszko. Koniecznie zostaw łapkę w górę, bo dzięki temu zobaczą ten film nowe osoby, które interesują się takimi tematami, i oglądaj do samego końca, by poznać naprawdę szokujące rzeczy na temat podróży w czasie. LHC, czyli Wielki Zderzacz Hadronów, to najpotężniejszy na świecie akcelerator cząstek, składający się z 27-kilometrowego pierścienia superprzewodzących magnesów i jest jednym z najbardziej skomplikowanych urządzeń, jakie kiedykolwiek było znane ludzkości. Znajduje się 150 metrów pod ziemią i posiada najpotężniejsze na świecie urządzenie do zderzania atomów. Już na pierwszy rzut oka ten cud techniki wydaje się być poza jakimkolwiek zrozumieniem. Ale czy chcesz wiedzieć najlepszą rzecz na jego temat? Naukowcy twierdzą, że może on stworzyć czarną dziurę i być może nawet pozwolić nam podróżować w czasie. Ale jak to możliwe? Jednym z głównych celów tego zderzacza jest odnalezienie tajemniczego bozonu Higgsa. Jest to cząstka zwana cząstką Boga. Wierzą fizycy, że nadaje ona innym cząstkom ich masę. Ekspertom zależy na tym, by zderzacz osiągnął sukces w produkcji bozonu Higgsa, co spowoduje powstanie drugiej cząstki, zwanej bozonem Higgsa-Singlet. Wierzy się, że te singlety mogą przenieść się do piątego wymiaru, gdzie mogą poruszać się do przodu lub do tyłu w czasie i ponownie pojawić się w przyszłości lub w przeszłości, umożliwiając tym samym podróż w czasie. Niektórzy ludzie wierzą, że to zjawisko już się wydarzyło, a ludzie są po prostu trzymani w nieświadomości. Istnieje pewna historia, która mówi, że podczas zimnej wojny użyto wehikuł czasu. Oglądaj dalej, bo zaraz ci opowiem o tym więcej. Podróże w czasie podczas zimnej wojny. Następne zdjęcie ujawnia coś niesamowicie podejrzanego, co wydarzyło się podczas zimnej wojny. Andrew Basiaggio, amerykański prawnik, od kilku lat próbuje rozwiązać zagadkę związaną z projektem Pegasus. Był to tajny projekt Stanów Zjednoczonych, którego celem było manipulowanie kontinuum czasoprzestrzennego, aby mogli wygrać wojnę z Rosją. Aby sprawy były jeszcze bardziej dziwne, Basiaggio twierdzi, że został odesłany w czasie, aby uczestniczyć w słynnym przemówieniu Abrahama Lincolna w Gettysburgu w 1863 roku. Jego ojciec również pracował nad projektem, aż został on przerwany w 1968 roku. Według relacji naukowców ze Stanów Zjednoczonych, próbowali wykorzystać teorię względności Einsteina i czarne dziury, aby stworzyć skoki czasowe. Ale poczekaj, będzie jeszcze ciekawiej. Na powierzchni ponownie pojawiło się zdjęcie zrobione podczas przemówienia w Gettysburgu w 1863 roku, a na zdjęciu chłopiec stojący na środku, patrzący w prawo, to mężczyzna o imieniu Basiaggio, nasz prawnik, który podróżował w czasie z lat 1870. Może to teraz brzmi dziwnie, ale jaki odnoszący sukcesy i dobrze znany prawnik naraziłby swoją karierę, twierdząc, że coś fałszywego jest prawdziwe? Bez względu na to, czy ta historia jest prawdziwa, czy fałszywa, jedno jest pewne. To jedna z niesamowitych opowieści, których nikt nie potrafi wyjaśnić. Widzieliśmy wehikuł czasu jako samochód czy lodówka, ale słyszałeś kiedyś o statku? Oglądaj dalej, bo to mega ciekawe. Eksperyment filadelfijski był jedną z najbardziej makabrycznych wojskowych miejskich legend, jakie kiedykolwiek istniały, i stał się częścią wielu teorii spiskowych, w tym pytania: czy podróże w czasie są rzeczywiste? W 1943 roku niszczyciel eskortowy klasy Canon przeprowadzał tajny eksperyment mający na celu zdobycie kontroli nad oceanami w walce z państwami Osi. Celem było stworzenie technologii, która uczyniłaby okręty marynarki wojennej niewidzialnymi dla wrogów. Eksperyment miał być przetestowany w stoczni marynarki wojennej w Filadelfii, ale kiedy ostatecznie zakończyło się dochodzenie,
Świadkowie twierdzili, że z kadłuba statku wydobył się powietrzny zielono-niebieski blask, gdy tylko generatory zostały uruchomione. Ale to, co nastąpiło potem, przerażało wszystkich. Statek nagle zniknął. Według świadków, gdy statek zniknął, został widziany w stoczni marynarki wojennej w Norfolk w Virginii przez kilka sekund, zanim wreszcie ponownie pojawił się w stoczni marynarki wojennej w Filadelfii. Przechodni dzisiaj wciąż zadają sobie pytanie, czy to był klasyczny przypadek podróży w czasie, czy może po prostu iluzja? Tajemnica uchwycona w telewizji. Wszyscy oglądaliśmy filmy Charlie'ego Chaplina, żeby się rozerwać na rodzinnych spotkaniach od pracy w fabryce. Charlie Chaplin z pewnością potrafił sprawić, że ludzie tracili orientację. Ale czasami telewizja pokazuje coś, co wprawia nas w dreszcz. I jedna taka scena w filmie Charlie'ego Chaplina przykuła uwagę wszystkich, zwłaszcza teraz, w przyszłości. Na zdjęciu ze sceny można zobaczyć konia pomalowanego na zebrę, a za nim kobieta zdaje się spieszyć się na jakieś pilne sprawy. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się można zobaczyć, że kobieta trzyma coś, co wygląda jak smartfon. To szokujące, ponieważ wtedy, gdy kręcono filmy Charlie'ego Chaplina, nie było jeszcze smartfonów. Czyżby więc kobieta podróżowała w czasie i przechodziła przez ulicę, gdy kręcono tę scenę, bo chciała w niej wystąpić? Świat jest dziwny i nie byłoby zupełnie niemożliwe, żeby coś takiego się wydarzyło. A co jeśli ci powiem, że osoba, która jest znana na całym świecie, może być podróżnikiem w czasie? Oglądaj, by poznać tą niesamowicie dziwną historię. Czy Greta Thunberg to podróżniczka w czasie? Greta Thunberg od kilku lat jest obecna w mediach głównego nurtu i jest jedną z najbardziej znanych aktywistek klimatycznych naszych czasów, tak przynajmniej sądziliśmy. Niektórzy ludzie twierdzą, że znaleźli dowody fotograficzne sugerujące, że Greta Thunberg pochodzi w rzeczywistości z przyszłości, co wyjaśniałoby jej nadzwyczajne zaangażowanie w obronę środowiska. Być może widziała, jak świat niszczy się i wróciła, aby nas ostrzec. Ale bez względu na okoliczności, dziewczyna na zdjęciach wygląda bardzo podobnie do Gret. Zdjęcia są czarno-białe, przedstawiając dziewczynę z tymi samymi włosami co Greta i tą samą twarzą. Biorąc pod uwagę wszystko, przez co Greta przeszła i co stworzyła, nie byłbym zaskoczony, gdyby pochodziła z przyszłości. Wydaje się to dość oczywiste, prawda? Małpa astronauta. Już rozmawiałem o jednej rzeźbie, a kolejna jest podobna, z wyjątkiem, że jest o krok dalej od laptopa. Ta kolejna rzeźba ukazuje małpę ubraną w kombinezon kosmiczny. Małpa astronauta nie jest rzadka, ponieważ ludzie wysłali małpy na Księżyc dużo wcześniej, zanim zaczęli wysyłać ludzi. Ale po poznaniu kolejnej części możesz musieć przemyśleć całą sprawę. Budynek kościoła prezentuje tę rzeźbę małpy, która została zbudowana między XV a XVII wiekiem. Jak małpa mogła nosić kombinezon kosmiczny, skoro jej rzeźbiarze nie mieli pojęcia, że istnieje przestrzeń poza zakresem naszego świata w tamtym czasie, a nie istniała wtedy koncepcja kosmosu, która rozpoczęła się dopiero w latach 1900. Ciekawe, prawda? Cóż, wielu uważa, że może to być podróż w czasie. Nic innego tego nie wyjaśnia. Ktoś z przyszłości musiał podróżować w przeszłość, aby oświecić rzeźbiarzy, czym jest eksploracja kosmosu i przyszłość małpy. Byliśmy świadkami wielu dowodów na istnienie podróży w czasie, niektóre z nich wciąż nieodkryte. Ale być może niedługo odkryjemy prawdę na ten temat, tak jak wielu przed nami ją znało. Kolejne zdjęcie jest szokujące na tyle, że nawet naukowcy nie potrafią tego wyjaśnić. Jeśli chcesz zobaczyć to zdjęcie, to oglądaj dalej. Surfer podróżujący w czasie z 1917 roku. Następne zdjęcie zostało uchwycone ponad 100 lat temu w Kanadzie i przedstawia grupę osób siedzących na krawędzi skały, ale zdjęcie wyróżnia się z bardzo dziwnego powodu. Mężczyzna siedzący na środku wydaje się być prosto z XX wieku, sądząc po jego ubraniu, które nie pasuje do ubioru pozostałych wokół niego. Spekuluje się, że mężczyzna pochodzi z przyszłości. Zdjęcie zostało odkryte po raz pierwszy w książce Lester Raya Petersona z 1974 roku. Wielka historia przylądka Scott. Opowieść o historii regionu Kanady.
Większość zaczęła nazywać tego mężczyznę surferem, który wydaje się nosić luźną koszulkę i szorty oraz ma nowoczesną fryzurę w stylu rozczochranym. Nawet mężczyzna po jego lewej stronie wydaje się być zupełnie zdumiony jego pojawieniem się na zdjęciu, a to, czy surfer miał lepszy styl niż reszta, czy może był podróżnikiem w czasie, pozostaje tajemnicą do dzisiaj. Nieśmiertelny Władimir Putin. Wszyscy oglądaliśmy filmy, w których ludzie podróżują w czasie do różnych epok i Władimir Putin wydaje się być nie inny w tych trzech zdjęciach uchwyconych w różnych punktach czasu na przestrzeni dekad. Wszystkie trzy zdjęcia przedstawiają Władimira Putina przebranego za rosyjskiego żołnierza, ale różnica czasowa między nimi budzi pytanie, czy Władimir Putin jest podróżnikiem w czasie? Czy jest magicznym, wiecznym istnieniem, które wielokrotnie broniło swojej ojczystej Rosji na przestrzeni wieków? A może te zdjęcia przypadkowo pokazują trzech mężczyzn, którzy po prostu wyglądają podobnie? Według pewnej strony internetowej pierwsze zdjęcie pochodzi z lat 20., drugie z 1941 roku, a trzecie z 2015. Różnica między 2015 a 1920 rokiem wynosi 95 lat, ale mężczyzna na zdjęciu z 2015 roku wygląda zadziwiająco młodo jak na swój wiek. Zwolennicy Putina nawet wyruszyli w misję twierdząc, że ich przywódca jest nieśmiertelny i przebywa na Ziemi od tysięcy lat. Jakiekolwiek by nie były powody, tajemnica pozostaje, czy Putin jest podróżnikiem w czasie, czy ma zbyt wielu sobowtórów. Chciałbym Cię teraz zaprosić na mojego Instagrama xpafix. Za każdego followa postaram się odwdzięczyć serduszkiem, a fajne profile zaobserwuję. John Titor, podróżnik w czasie, pod koniec 2000 roku John T. Titor dołączył do forum w Instytucie Podróży w Czasie, twierdząc, że jest żołnierzem wysłanym z roku 2036, twierdzi, że to rok, w którym wirus komputerowy wymarze cały świat z istnienia. Powiedział, że jego misją było podróżowanie wstecz do 1975 roku, aby ukraść komputer IBM 510, który według niego zawierał wszystkie niezbędne informacje potrzebne do walki z wirusem w przyszłości. W ciągu kolejnych kilku miesięcy odpowiadał na pytania użytkowników na temat różnych rzeczy, włącznie z przyszłymi scenariuszami i rzeczywistościami. Dostarczył także wiele technicznych specyfikacji na temat działania podróży w czasie wraz z nadmiernie złożonymi algorytmami i zdjęciami swojego rzeczywistego wehikułu czasu. A jak lepiej udowodnić istnienie maszyny czasu niż za pomocą jej własnych schematów? Wreszcie w 2001 roku zakończył swoją aktywność na forum na zawsze i wrócił do domu. Nigdy więcej o nim nie słyszano. Ludzie wierzą, że rzeczywiście powrócił do swojej własnej linii czasowej, gdy znudził się z godzinami spędzonymi w teraźniejszości. Dziś jest internetową sensacją z szeroką grupą fanów, a jego przewidywania i teorie są wciąż studiowane z gorliwością. Nie wiem jak ty, ale ja z pewnością chciałbym spotkać się z tą osobą i porozmawiać. Tutaj mamy hipstera z lat 40., którego zauważono na zdjęciu zrobionym podczas wydarzenia w 1941 roku. Na pierwszy rzut oka zdjęcie wygląda dość normalnie. Jest czarno-białe i pokazuje grupę ludzi stojących w kolejce przed Muzeum Pionierskim w Brailorne, oczekujących na ponowne otwarcie mostu South Fork w Gold Bridge w Kolumbii Brytyjskiej. Większość osób nosi kapelusze, płaszcze i ubrania typowe dla lat 40., ale tutaj zaczyna się robić ciekawie. Wśród tych ludzi można zobaczyć młodego mężczyznę, który wygląda na noszącego bluzę z kapturem, koszulkę z nadrukiem graficznym i okulary przeciwsłoneczne. Ale to jeszcze nie wszystko. W rękach trzyma aparat fotograficzny. Aparaty fotograficzne były dostępne w latach 40., ale wyglądały zupełnie inaczej niż ten, który trzyma ten człowiek. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten typ aparatu pojawił się dopiero w latach 90., prawie 5 dekad później. Więc przy całej tej dowolności można wysnuć tylko jeden wniosek. Ten człowiek był z przyszłości, być może nawet z lat 90. i wrócił w czasie z nieznanych powodów, udowadniając istnienie podróży w czasie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dzięki temu film zobaczy więcej osób, których taki temat interesuje.
Wykopaliska odkryły zbyt wiele tajemnic, aby ludzkość mogła je rozwiązać. A kolejna zagadka, która się pojawiła, to ta, która budzi pytanie: czy podróże w czasie naprawdę istnieją? W 2008 roku kilka agencji prasowych donosiło, że zespół archeologiczny odkrył pokryty błotem nowoczesny wyglądający szwajcarski zegarek pierścieniowy z uszczelnionego grobowca sprzed prawie 400 lat. Grobowiec pochodzi z dynastii Ming w Chinach, a wydarzenie miało miejsce, gdy zespół oczyszczał jedną z trumien przed jej otwarciem. Kawałek skały spadł na ziemię i wydał metaliczny dźwięk po uderzeniu. Po dokładniejszym badaniu okazało się, że był to właściwie zegarek o rozmiarze pierścienia, o grubości około 2 mm. Wskazówki zegarka zatrzymały się na godzinie 10:06. Słowo Szwajcaria lub Swiss w języku angielskim było wygrawerowane na tylnej stronie szwajcarskiego pierścienia. Ale oto zagadka. Szwajcaria została założona w 1848 roku, podczas gdy grobowiec istniał między 1368 a 1644 rokiem. Jak można wyjaśnić pochodzenie tego pierścienia, jeśli nie przez podróże w czasie? Współczesna Greczynka. Archeolodzy na całym świecie odkryli artefakty należące do przeszłych wieków. Wśród tych artefaktów znaleźli posągi wykonane ze stworzonego w kamieniu. Jeden z nich to starożytna Grekini, która wygląda, jakby faktycznie korzystała z laptopa. Posąg ten nosi nazwę Grave Neskos of an Enthroned Woman with an Attendant i jest przechowywany w muzeum J. Paula Gettiego w Malibu, Kalifornia. Opis galerii jest znacznie skromniejszy i opisuje go jako płytką skrzynię, na której kobieta siedzi na tronie, a jej asystent stoi obok, trzymając to, co wydaje się być laptopem z portami USB. Oczywiście, grecka kobieta żyła w czasach, gdy żaden inteligentny gadżet nie był jeszcze rozwinięty, zwłaszcza nie laptop. I to prowadzi nas do pytania, jak ona znalazła taki laptop? A może przypadkiem dostała go dzięki podróży w czasie? Legenda o Wiktorze Goddardzie. Wiktor Goddard był członkiem Królewskich Sił Powietrznych, który służył Anglii podczas światowych wojen. Kiedy dowodził eskadrą podczas I wojny światowej, mechanik lotniczy znany jako Freddie Jackson wszedł w obracające się śmigło i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Ale to, co wydarzyło się w dniu jego pogrzebu, wstrząsnęło wszystkimi. Załoga zgromadziła się, aby zrobić zdjęcie, ale gdy później na nie spojrzano, Wiktor Goddard zauważył podejrzanego mężczyznę na górnym rzędzie, a był to Freddie Jackson. To było pierwsze szokujące wydarzenie, które Goddard zaobserwował. Kilka lat później został wysłany, aby zbadać opuszczone lotnisko w szkockiej wiosce Drem i kiedy tam dotarł, zobaczył, że było ono w ruinach. Później, gdy wracał do samolotu, lot został przerwany przez gwałtowny deszcz i postanowił wrócić do Drem, aby zaczekać. Ale gdy zbliżał się do lotniska, deszcz się zatrzymał i ustąpiło miejsce jasnym promieniom słońca. To samo lotnisko było teraz w pełni naprawione i w użyciu. Co więcej, samolot Goddarda był teraz pomalowany na żółto. Gdy wrócił, powiedział wszystkim, że miał wizję, ale nikt mu nie uwierzył. Prawie 4 lata później, w 1939 roku, Drem został naprawiony i ponownie włączony do użytku, a wszystkie samoloty RAF-u zostały pomalowane na jasno-żółto. Czy więc było to złudzenie? Czy też Goddard faktycznie podróżował w czasie do przyszłości? Samozwańczy podróżnik w czasie w marcu 2030 roku FBI aresztowało 44-letniego Andrew Carlsona. Ten człowiek miał ogromne szczęście, ponieważ odnosił sukcesy na giełdzie jak żaden inny. W ciągu 2 tygodni przekształcił $800, które zainwestował, w 350 milionów. Podejrzewając, że Andrew był handlarzem lub oszustem, FBI przesłuchiwało go, a on twierdził, że faktycznie podróżował w czasie z roku 256 i dokładnie wiedział, jak będą się zachowywały akcje. Wszystkie gazety oszalały na punkcie doniesień o człowieku z przyszłości, ale najlepsze miało dopiero nadejść. Po wielu dochodzeniach FBI stwierdziło, że nie ma żadnych dokumentów potwierdzających istnienie Andrew przed rokiem 2002. 3 kwietnia Andrew miał stawić się w sądzie w tej sprawie, ale nigdy się nie pojawił. Faktycznie, po tamtym dniu nigdy więcej go nie odnaleziono. Mówi się, że wrócił z powrotem do roku, z którego pochodził, i nigdy już nie powrócił.
To jedno z najlepszych dowodów na istnienie podróży w czasie. Mamy ten obraz z lat 30., który ujawnia coraz więcej, im dłużej się na niego patrzy. Na pierwszy rzut oka to stary obraz ukazujący oprawców i ich jeńców. Wygląda na to, że są zarówno Europejczycy, jak i Indianie obecni na obrazie. I chociaż może się wydawać typowym malowidłem, jest w nim jedna rzecz, która wydaje się dziwnie dziwna. Gdy ją zauważysz, już nie możesz przestać patrzeć. Po prawej stronie w centrum widnieje Indianin, który trzyma urządzenie przypominające smartfona. Sposób, w jaki go trzyma, przypomina sposób, w jaki dzisiejsi ludzie trzymają swoje telefony. I zastanawiam się tylko, co tak bardzo przykuło jego uwagę na tym telefonie. Być może to było coś związanego z krachem na giełdzie. Ale obraz taki jak ten sprawia, że człowiek zastanawia się, jak coś namalowane w latach 30. może mieć związek z smartfonem, który został wynaleziony po raz pierwszy w 1992 roku przez IBM. Wszystkie pytania zdają się prowadzić do tego samego wniosku, który ma wiele wspólnego z podróżowaniem w czasie.